No to słaby trunek, 13%, nie? Zobaczcie, coś tu jest nie tak. Bateria i rybki. Co tu poszło nie tak? Słuchajcie, co tu? Kto się stresuje? Się stresuje, mu się ręka trzęsie. My również się stresujemy. Cześć. No ja też powiem, że nie. Targi, batery, forum i zaciekawił mnie temat, także opowiadajcie. Cześć. Jesteśmy dzisiaj tutaj jako grupa DT Power z dwoma markami. Resbat i Alvat. Jak na załączonym obrazku w akwarium dzisiaj mamy akumulator, jakim jest Resbat. Jeszcze. Energia do zadań specjalnych. Dokładnie. Resbat, energia do zadań specjalnych. Parę lat temu wyszedł dla nas pomysł w naszej firmie, które produkujemy też części do automotive, że musimy się gdzieś rozwinąć i na ten rynek właśnie wejść, których do zadań specjalnych, czyli do straży, czyli do wojska, czyli dlatego właśnie... Dlatego w wodzie ta bateria stoi. Tak, w wodzie. No. Tak, dokładnie. I dlatego 67. I to woda jest słona, bo ryby w niej są, czy nie, słodka? Nie, słodka. Ty, a właśnie, jak jest ze słoną wodą w tym temacie? On mówił, że się będzie bał pytań. Nie tak z ciekawości, nie? Słuchaj. Słona woda nie ten, lubi wszystko zjeść. powiem ci to tak. Obudowa jest, jeżeli chodzi o to, to jest aluminium, więc. Dokładnie, to jest. Powiem ci to tak, Niesz to jakiś po prostu Chińczyk. Powiem szczerze, jest to wyprodukowane w zakładzie rodzinnym. Mamy 200 osób. Druga sprawa, co jest fajne, wszystkie. Spory zakład. 200 osób, spory zakład. Powiem ci tak, ten zakład ma tak. Szef, żona, córa i syn. Ale my to jest... o baterii, nie o zakładzie. Tak, ale chciałem ci opowiedzieć o zakładzie, gdzie po prostu, jak my tam pracujemy, nie? No i powiedziałeś... No ciężko. to było ciężko, żebyśmy na targi te zdążyli na tą premierę. To było naprawdę hardcore. Ale się udało. Udało się i to jesteśmy właśnie bardzo szczęśliwi, że tak udało. Po kolei, podzielcie się, kto chce mówić. Powiem. Blachy po prostu zewnętrzne, wszystkie komponenty 100% europejskie, blachy są u nas wyprodukowane. I co jeszcze mogę fajnego powiedzieć? Prostota, my musimy też patrzeć na proste, jeżeli jestem w jakiejś sytuacji stresowej, sytuacji po prostu zagrożenia życia, tak na przykład jesteśmy na froncie, musimy szybko reagować, potrzebujemy szybko prądu, została stworzona nasza bateria. Nasza bateria jest stworzona do jakichś tam zadań, na przykład na kemping, wyjeżdżam po prostu gdzieś. Na przykład jestem bez obrot, zasady na kemping, to każda będzie chyba, że ale tutaj mamy połączenie tego. Kemping robił. Ale mogę też ci powiedzieć, kemping, daj mi spokój, ale jesteś w lesie. Bierzemy ze sobą. Złapał flow, nie tak, przeszkadzaj. Dobra, dam do Gracjana, żeby on też coś... Chodzi nam tutaj o to? Momencik, ja się przełączę, spokojnie. Nie zawsze wszystko na spontana. I tak, ty będziesz z przodu, o, proszę cię, opowiadam. Przy tej instalacji jesteśmy w stanie wszystko połączyć. Stacjonarny magazyn energii, który jesteśmy w stanie zabrać do samochodu, do kampera. Wyciągamy to ze stacji. Pokażę może na tym. Wyciągamy to ze stacji. Bierzemy to jest takie zdalne ładowanie, bo widzę tutaj z boku macie taki... Tutaj to mi chodzi. Stacja. Tutaj jest stacja z przetwornicą, gdzie jesteśmy bezpośrednio w stanie wykorzystać napięcie 230 V. A, czyli tu wpinasz baterię i od razu masz powerbanka z tego. Tu masz powerbanka z tego mobilnego powerbanka dużego. Do stacjonarnych zastosowań. Ładujemy sobie to fotowoltaiką w domu. Bierzemy to... O to mi chodzi. Plug and play. Jest. Wpinam i tyle. I działa, prawda? Do instalacji. Zabieram, wyciągam. Tak. Trzeba go wyłączyć, włączyć najpierw, czy nie ma łuku elektrycznego, czegoś takiego, że tylko wkładasz, wyciągasz i nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Wyciągasz, wkładasz i to działa. Jedyne, co trzeba zrobić, to włączyć ten akumulator przez 3 sekundy przytrzymując przycisk. Dokładnie. A, możemy go uruchomić z powrotem. Rozumiem. Może się pobawimy się może tą baterią. Poczekaj, bo ty nie masz mikrofonu, to cię nie słychać. No, bo tu jest gwar, szum, to nie będzie słychać. Nie, zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę. Dobra. Nie? To pobawimy może się tą baterią tak na szybko. Nie mam szerokotnego obiektywu, także. Tylko bateria. Jeba to za szeroki. No to pobawimy się, fajna obsługa. No. Sprawdzamy sobie, jaki mamy stan naładowania. Mamy 86% naładowania. Po prostu mamy bardzo fajne te, no mocno skonstruowane tu jest. Jak widzisz, na jedynkę sobie możemy ładować. Po prostu z 230 V, to jest z tyłu mamy do ładowania. A jest, taki standard widzę. Dokładnie. I możemy po prostu zrobić, powiedzmy, że chcemy teraz rozładowywać sobie tę baterię.
klikamy 5 sekund, albo raz, ładowanie, albo rozładowanie, tak, czyli nie będzie też niepotrzebnego jakiegoś zwarcia, albo coś, jak musi być przełączony. No i wtedy bierzemy po prostu pod siebie lampę sobie 200W, tutaj gracem podłączy i lecimy z tematem, nie? Musisz włączyć magazyn. Musisz włączyć. Procedura. To nie takie, o. Dobra, gracja, teraz włącz. Spokojnie, naprawdę. 5 sekund i... Chłopaki zestresowani. Trzymaj guzik, dalej miga. Będzie show? Dalej miga. Dalej miga, czekaj, co? Co ona? To jest zawsze na filmie. No, ale czekaj. Jeszcze raz. Będzie z tego coś, ja wam mówię. Może rozładowana, tak, jest, może inną trzeba. Nie, nie jest rozładowana. Ja ją zrelokować, bo przed chwilą mieliśmy tutaj testy do wojska, bo był tutaj jeden wojskowy. Aha. I bo tutaj jak widzicie jest podczerwień. Słuchaj, weź drugą baterię, ostatnie, bo ona jest zrelokowana. Bo tutaj masz po prostu, lecimy światłowodowo, widzisz, i zrelokowaliśmy sobie ją dla wojska. A i ona nie rozumie, co tutaj nie mówisz. Teraz nie rozumie, bo ona jest po prostu całkowicie z boku tak jakby. Nie dajemy ze straży. Na spokojnie. Albo dajemy drugą. Dawaj drugą. Tak, przed chwilą działało, świeciło. O, tam zawsze straży, tak jest. Ze straży zawsze działa. Będzie żył. Wyłączymy ją sobie teraz. Jak coś, to muszę ją zrelokować, bo dwie do tego do wojska robiłem. O, jest. Będzie, jak już nie miga, to będzie. No i tyle, elegancko. Poczekać trzeba chwileczkę, nie? Bo ona się też ma być relokować. Jest! Żyje! Relokacja, no jeszcze to jest takie ciężkie słowa, nie? Przygotowaliśmy przed chwilą, były oj, od nas... Oj, tego wariata. Byli po prostu one przed chwilą, chłopaki. Chcieliśmy im to zabezpieczyć, ten system. Zabezpieczaliśmy ten system w tej zielonej. Wiem. Żebyście po prostu z tym bawili, wiesz? Wiem. I chodzi nam też wszystko o to, żeby po prostu inne służby nie mogli po prostu tej komunikacji ściągnąć. A, bo wojskowe to konkrety dokładnie. Są, także nie ma. A czekaj, bo nie wiem, czy pytałem, czy mówiłeś, jakie ogniwa są, co tam jest, LFP, LIT, czy co? Ogniwa NMC, cylindryczne. To jako najbardziej mocne chyba NMC, tak? Tak, ze względu na to, ten akumulator ma największą pojemność, jest w stanie w piku oddać bardzo dużo energii, bo 5 kW w piku. Czyli tam, gdzie nam brakuje, jak najwięcej, żeby oddać i jak najwięcej zgromadzić. Nie jest to stricte energia do domu, to jest energia do zadań specjalnych, tam gdzie potrzebujemy bardzo duży pik energii. No. Mi się wydaje, że chyba żeśmy wyjaśnili wszystko w tym temacie, a jak coś będzie więcej, to w linku dacie mi do was po prostu dane, ja wam w linku w opisie filmu. Damy ci też fajne gratisy. O kurde. Damy link do naszej strony, więcej informacji na temat akumulatorów. No już na spokojnie. Postaramy się też poodpowiadać w komentarzach do filmu. O, to jest, ja to bym chciał naprawdę, bo wtedy jest jakiś ruch, widza coś interesuje, co ja nie wiem, jak odpowiedzieć tak naprawdę w takim przypadku. Rozumiem. Bo nie, bo no, produkt znam z waszego opowiadania, ale ktoś się konkretnie zapyta specyfikacje, takie rzeczy. Jak najbardziej. Już wtedy na spokojnie będzie łatwiej odpowiedzieć na wszystkie pytania. Myślę, wydaje, że chyba będzie, także jest uratowany system i co? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czym cię się wszyscy, nie? Fajnego dnia. Szczęścia, zdrowia. Gest.